Chwała Bogu, bracia i siostry. Chwała Bogu. Przed tym niż... Ja mam dzisiaj bardzo ważne słowo dla was wszystkich tutaj. Bardzo ważne, proszę waszej uwagi. Chcę powiedzieć, że uważam i myślę, że powinniście sobie nabyć MP3. Nie dlatego, że ja mówię, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja ze swojej praktyki to wiem. Jeżeli kogoś Bóg u nas w zborze błogosławi, czy ktoś jest gość, przyjedzie, to ja tego człowieka nieraz chcę słyszeć. Ja go chcę słyszeć wiele razy, dlatego że za jednym razem nie zapamiętam wielu detali i gdy ja to znowuż przesłuchuję, ja znajduję czy wyławiam cenne myśli, które nieraz uchodzą. Rozumiecie, co mówię? Słyszałem jedno świadectwo jednego brata. Popadł dla mnie dysk CD i gdy ja go posłuchałem, ja mówię do jednego z pastorów, którzy mi pomagają, bracia Natol, ja muszę znaleźć tego brata. Za wszelką cenę ty tego brata odnajdziesz. I myśmy go odnaleźli. Świadectwo to poruszyło mnie tak głęboko, że ja mówię, że ja muszę poznać się z nim i zaproś go do naszego zboru i on przyjechał. Ja o nim dzisiaj nie będę mówił, ale dlaczego to mówię? Dlatego, że ten dysk, który ja mam tego świadectwa w moim samochodzie, ja chyba już więcej jak 10 razy przesłuchałem. To chyba godzinę idzie jego świadectwo. 10 razy i jeszcze będę słuchał. To jest niesamowite. To są takie rzeczy, że człowiek za jednym razem nie zapamięta. Jest niemożliwe. Także nabędziecie sobie, jeżeli macie takie życzenie, z konferencji możecie słuchać, rozsądzać, myśleć i tak dalej. Dzisiaj mamy ważne słowo z porannego czasu. Wiecie, kochani, ja tak siedzę i sobie myślę i rozsądzam. Może wy mnie nie lubicie, ale ja was lubię. Wy sobie nie przedstawiacie, nie wyobrażacie, co to znaczy tęsknota za krajem. Kto nie był za granicą długi czas, wy sobie tego nie wyobrażacie, co to znaczy tęsknota za krajem. I zdaje się, że wszystko dobrze, i rodzina, i żona, i dzieci, i zbór, i Bóg błogosławi i tak dalej, ale wy sobie nie wyobrażacie. Ja jestem człowiekiem pieśni. Ja mam różne dyski, to znaczy niepotrzebne są w śmietniku, ale te dobre są u mnie w domu. Pieśni na angielskim języku, i na ukraińskim, na rosyjskim, i na polskim, i na różnych językach, i drugich, i hiszpańskich. I ja bardzo dużo słucham pieśni, takich fajnych pieśni. Nawet mam ze sobą ich na iPad. Wiecie, co to iPad? Jest takie coś? Okej. Okay. Moje dzieci mi kupiły iPad na Christmas, to jest na Boże Narodzenie, a ja niedawno go odpieczętowałem. Nie ma czasu. Nie ma czasu. I dlatego ja... Był taki czas w moim życiu i to nawet niedawno. Ja się może dzieliłem, może usłyszycie gdzieś na usłudze, że tak mnie tęsknota wzięła po tylu latach, że zacząłem się modlić i nikomu nic nie mówiłem. I mówię, Panie, poślij mi misjonarzem do Polski. Tak, chcę pojechać na 4 miesiące, pobyć tam, posłużyć komuś błogosławieństwem, potem przyjechać znowu, żeby pióra odrosły i znowu jechać. I wiecie, gdy ja się tak modliłem i skruszałem się przed Bogiem, nikogo w domu nie było, byłem sam. I nawet płakałem i to bardzo. Taka tęsknota, tak chce się naszym rodakom pomóc, posłużyć błogosławieństwem, widząc sytuację, w jakiej najkraj się znajduje nasz Polska. Mam na uwadze duchowy stan. I gorąco się modliłem, wiecie, ale gdy przynosiłem to przed Panem i przyszedł czas, że Duch Święty odkrył, że nie. Ty musisz być na tym miejscu, gdzie ja Cię postawiłem. Ja dostałem konkretną odpowiedź i to konkretną. I Duch Święty, gdy objawił odpowiedź dla mnie, to nie było nawet w moim mieście. I to ci ludzie nie wiedzieli, za kogo oni się modlą. Oni nie wiedzieli, kto to Waldemar Czerniejewski. Oni tylko wiedzieli, że jest jeden brat, który ma potrzebę. I Bóg konkretnie odpowiedział, co ja się modliłem w moim pokoju. I On mi odpowiadał na te pytania, konkretną odpowiedź. Dlaczego ja muszę tam być? I tak dalej, i tak dalej. Także chciałbym, ale nie mogę na razie. Ale Bóg mi nie zabronił was odwiedzić. Postaram się, jeżeli możliwość jest, żebym mógł was odwiedzić, dlatego że naprawdę kocham swój kraj i chcę się, żebyśmy, kiedy przyjdzie wieczność, a wiem, że ona niedługo przyjdzie, żebyśmy byli tam. Bo to jest główny cel, żebyśmy byli tam, na drugiej stronie i to razem. I to razem.
Proszę was też, zrozumcie mnie dobrze, abyście się za mną modlili. To jest bardzo potrzebne braciom, którzy stoją w przodzie i służą. Im jest potrzebna modlitwa ludu Bożego. Módlcie się, abym był wybawiony od nieporządnych i złych ludzi. Ktoś mi mówi, że ja wrogów nie mam. To nieprawda. Ja w to nie wierzę. Pierwszy już jest, to jest diabeł. Już mamy wroga jednego. Ja pamiętam, mój przyjaciel z Kanady, brat Dmitry i jego żona, oni mi opowiadali, mówi, bracie, myśmy na Zachodzie przeżyli takie prześladowanie od cielesnych chrześcijan, nie mniej jak wierzący w Rosji od KGB. To znaczy, zrozumcie, że są cieleśni chrześcijanie i nie wszystko, co będziecie głosić, im się spodoba. Ale Słowo Boże zostaje prawdą. I kiedy brat weszedł w 3-dniowy post ze żoną, bo nie wiedzieli, co robić, bo prześladowanie, ja wiem, co to cieleśni chrześcijanie, ja to rozumiem. I się wcale nie wywyższam, ale się uniżam. Ja wiem, co to znaczy. Trudno z takimi ludźmi pracować. I ci cieleśni chrześcijanie tak doprowadzili, że brat nie wiedział, co on ma robić. Oni weszli w post z swoją żoną i w 3-dniowy modlitwę i w post. I na 3-cią noc jawił się mąż we śnie dla siostry. Ona była niemieckiego pochodzenia. Ona już odeszła, ja wczoraj nie mówiłem. I dał odpowiedź. Powiedział, jedźcie tam, gdzie was proszą. Rozumiecie sekret tym wszystkim? Gdzie was proszą, gdzie was zapraszają, tam jedźcie. I nie będzie problemów. I ja widzę, to jest prawda. To jest naprawdę prawda. W moim grafiku ja jestem tak zajęty, że w kalendarzu i w dniu nie ma dosyć godzin. Tyle jest pracy, zaproszeń po Stanach, po zborach i wszędzie, że po prostu nie można się z tym wszystkim sprawić. Dałby Bóg tylko zdrowia i siły, żebyśmy mogli posłużyć dla ludzi. My jesteśmy sługami. My służymy dla ludzi. Chcemy posłużyć błogosławieństwem dla ludzi. Ja będę dzisiaj czytał z początku parę miejsc. Proszę was poważnej uwagi, bo słowo, które będę czytał, jest potrzebne na czasie. I pierwsze miejsce, pierwsza księga Kronik, rozdział 13. Macie Biblię, śledźcie ze mną. Kto nie ma Biblii, słuchajcie. Będę czytał słowo, które najwięcej jest wypaczone lub wykręcone w nasze dni. Strasznie wykręcone. I trzeba wszystko postawić na swoje miejsce. Ono się wam przyda, gdzie będziecie rodacy po zborach waszych i tak dalej. I pamiętajcie, jeżeli to słowo zrozumiecie tak, jak ono jest, ja od razu wam mówię, będziecie mieć opozycję. Jeżeli chcecie Bogu ugodzić, będziecie mieć opozycję. Jeżeli chcecie być ugodni, używani przez Boga, będziecie mieć opozycję. To jest nie do ominięcia. 13 rozdział i czytam od 1 do 6 wiersza. To jest początkowe wersetu, znaczy. Pierwsza księga Kronik, 13 rozdział, od 1 do 6. A gdy Dawid odbył naradę z dowódcami oddziałów tysięcznych i setnikami, z każdym w ogóle dowódcą, rzekł do całego zgromadzenia izraelskiego, jeżeli dobrym wam się to wydaje i zgodne jest z wolą Pana Boga naszego, wyślemy wezwanie do reszty naszych braci we wszystkich ziemiach izraelskich, a oprócz nich do kapłanów i lewitów w miastach, gdzie mają przydzielone pastwiska, aby się zeszli u nas, a sprowadzimy skrzynię Boga naszego do siebie, gdyż w czasach Saula nie dbaliśmy o nią. I rzekło całe zgromadzenie, by tak zrobić, gdyż rzecz ta wydała się słuszną w oczach całego ludu. I Dawid zgromadził całego Izraela do Szychoru Egipskiego aż dotąd, gdzie się idzie do Hamat, ażeby sprowadzić skrzynię Bożą z Kirat Jerim. Stąpił też Dawid i cały Izrael do Bala przy Kirat Jerim, który należy do Judy, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, nazwaną imieniem Pana siedzącego na cherubinach. Czytamy 15 rozdział tej samej księgi. Proszę was o wasze wniknięcie, żebyście śledzili, bo jeżeli nie będziecie wątka śledzić, zgubimy się i nie zrozumiemy, o co chodzi. 15 rozdział. Czytamy pierwszy i drugi wiersz. Nabudował sobie Dawid domów w mieście Dawida i przygotował miejsce dla skrzyni Bożej oraz rozpiął dla niej namiot.
Potem rzekł Dawid, nie wolno nosić skrzyni Bożej nikomu, jak tylko lewitom, gdyż to ich wybrał Pan do noszenia skrzyni pańskiej i obsługiwania jej na zawsze. Ten sam rozdział 28 i 29 wiersz. Wtedy cały Izrael sprowadził skrzynię przymierza pańskiego wśród radosnych okrzyków, przy dźwięku rogów i trąb i cymbałów, przy grze na harfach i cytrach. A gdy skrzynię przymierza pańskiego wnoszono do miasta Dawida, Michał, córka Saula, wyglądała oknem, zobaczywszy króla Dawida podskakującego i tańczącego, wzgardziła nim w sercu swoim. I czytamy 16 rozdział, 1 i 2 wiersz. A gdy sprowadzili skrzynię Bożą i ustawili ją w środku namiotu, który Dawid kazał dla niej rozpiąć, złożyli ofiarę całopalenia i ofiarę pojednania przed Bogiem. Gdy zaś Dawid dokończył składanie ofiar całopalenia i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana. I teraz idziemy do Księgi Dziejów Apostolskich. Rozdział 15. Z początku przeczytamy miejsca, żebyśmy już potem nie czytali tego drugi raz. Rozdział 15. I czytamy od wersetu 13 do 17. A gdy umilkli, odezwał się Jakub, mówiąc, mężowie bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wzywane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Bracia i siostry, my przeczytaliśmy ważne słowo z Starego i z Nowego Testamentu i temat mojego rozsądzenia dzisiaj z wami będzie odbudowa przybytku Dawida. To słowo potrzebne jest dla mnie i potrzebne jest dla was, żebyście byli zdrowymi chrześcijanami, zrozumieli, o co tu chodzi. Z Bożego Słowa my widzimy, ja nie czytałem tu w Dziejach Apostolskich, ale trzeba przeczytać 13 rozdział i 15 tam dalej. My potem może wspomnimy niektóre miejsca jeszcze Bożego Słowa. A gdy usłyszeli apostołowie i bracia, którzy mieszkali w Judei, że i poganie przyjęli Słowo Boże, kiedy zaś Piotr przybył do Jeruzalemy, zastawiali mu zarzuty rodowici Żydzi. Należy o tym pamiętać. Wy wiecie, kochani, że egoiści pierwszego kościoła nie mogli się zgodzić z tym, że łaska Boża odkryła się poganom. Było bardzo trudno. Gdy czytamy rozdział 15, tam cała sprawa szła i musiał Piotr się tłumaczyć, co zaszło. Oni nie mogli się z tym zgodzić. I gdy Piotr przyszedł do Jerozolimy, został zaatakowany. I czytamy to w 11 rozdziale od 2 do 18 wersetu. On tłumaczy, mówi, jak ja byłem tam przy morzu, gdy wstąpiłem się modlić, zachwyciło mnie widzenie, ja już to nie czytam i tak dalej. Wiecie, co się stało, jak on posłał, wysłany był do domu Korneliusza. Pan posłał jego, Bóg jego posłał, on siebie sam nie posyłał. Amen? Piotr siebie sam nie posyłał. On został posłany przez Pana do pogan. I kiedy było takie starcie, dispute, starcie między nimi, oni Piotra zaatakowali tak, jak my to czytamy w 15 rozdziale. I apostoł tłumaczy dla starszych w Jeruzalimie, dlaczego tak się stało, jak Bóg dla mnie to odkrył i tak dalej. Wiecie, w naszych zborach po świecie mamy problemy. Ja wiele zborów już odwiedziłem. Wiele. Jeszcze jedni bracia, jeszcze wiele. Jeszcze więcej, jak ja odwiedzili. Po świecie i po drugich krajach. Jeszcze doskonałego nie znalazłem. Doskonałego zboru jeszcze nie znalazłem. I dodam, bo jego nie ma. On tylko będzie tam. Tam będzie doskonałość. Rozumiecie, bracia i siostry? Tylko nie daj Boże, żebym ktoś powiedział, o, ja jestem doskonałym zborze.
albo tam jest doskonały zbór, ale jak ja tam przyjadę, to już nie będzie doskonały, bo już ja przyjechałem. Nie daj Boże, żeby przez nas były jakieś starcia, żebyśmy byli przyczyną jakiegoś zgorszenia, jakichś sporów, jakichś niesnacek i pojęć. My mamy być ludźmi pokoju. Błogosławieni pokój czyniący. Bracia i siostry rodacy, niech Bóg broni, żeby przez nas pastorowie płakali przy zamkniętych drzwiach. Niech Bóg broni, ja wiem, co ja mówię. Żeby przez nas płakali pastorowie, dlatego że dla nich trudno. Nie bądźmy w tym położeniu. To nie jest dobre. To nie jest dobre. I tam były te problemy i tak samo w nasze dni. Ja chcę powiedzieć, tuśmy czytali, dlaczego Bóg, ja otworzę to miejsce, potem powrócę, odbuduję upadły przybytek Dawida, to mówi Bóg, i odbuduję ruiny jego i podźwignę go. Dlaczego Bóg dzisiaj zainteresowany jest odbudować przybytek Dawida, a nie przybytek Mojżesza? Przecież przybytek Mojżesza to była poważna rzecz. Myśleliście nad tym? Ja teraz po kostki wchodzę w wodę. Będziemy dzisiaj iść bardzo głęboko. Słowo Boże, pomóż nam, Panie, żebyśmy zrozumieli, dlaczego Bóg odbudowuje dzisiaj przybytek Dawida, a nie Mojżesza. To słowo jest bardzo skrzywione. Ja potem powiem dlaczego. Jakie pojęcie na jego temat dzisiaj jest. Jak nieprawidłowo jest wytłumaczone i skażone myśli ludzi, chrześcijan, przez nieprawidłowe wyjaśnienie Bożego Słowa. I Bóg, pytanie, dlaczego zainteresowany jest odbudowaniem przybytku Dawida, a nie Mojżeszowego? Kochani, tak dużo w Biblii, kiedy ja czytam Słowo Boże, tak dużo w Biblii jest napisane o przybytku Mojżesza, bardzo dużo. Gdy otworzycie, bardzo dużo, a o przybytku Dawida prawie nic. A Bóg mówi, ja odbuduję przybytek Dawida. My będziemy o tym dzisiaj mówić. Jesteśmy na lekcji u Pana Boga. Boże, daj nam mądrość zrozumieć Twoje słowo. Wiecie, ja nieraz wspominam, jeżeli chcecie rozumieć Boże Słowo dobrze, uspokójcie się, zamknijcie swoje drzwi. Stańcie w obecności Ducha Świętego. Weźcie Słowo Boże w ręce i powiecie, Panie, odkryj mój umysł na zrozumienie Twojego Słowa. Ja się już uczę 40 lat z tej księgi i jeszcze nic nie wiem. Rozumiemy się? I do końca my nigdy nie będziemy wszystko wiedzieć. To tylko po części Bóg nam daje. U Boga jest mądrość. I On wam może pomóc, żebyście prawidłowo zrozumieli Boże Słowo, aby Mu służyć. Proście Jego z wielkim uniżeniem. Panie, pomóż mi rozumieć Słowo Boże tak i Twoje Słowo tak, abym ja mógł Jego rozumieć prawidłowo, żebym ja mógł żyć prawidłowo. I Duch Święty pomoże wam w zrozumieniu Bożego Słowa. Wierzcie mi, pomoże wam. A jak będziecie dużo amerykańskich książek czytać, to was zaprowadzą, po rusku mówią, pod monastyr. Wiecie? I nie będziecie wiedzieli, gdzie lewo, a gdzie prawo. Dlatego, że to jest przeżuta guma, którą ktoś wyżuł, abyście wzięli, żujecie dalej. Wam potrzeba, jest informacja i dla mnie od Boga przez Ducha Świętego, jak rozumieć Boże Słowo, żeby dogodzić Bogu. Amen? Bracia i siostry, pamiętajcie o tym. To jest bardzo ważne. I dlatego dzisiaj rano mówimy, że Bóg mówi, że ja powrócę i odbuduję przybytek Dawida. I powiedział Pan, potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, nie Mojżesza. Ja się opieram na 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie Jakub, spełniony Duchem Świętym, powtarza słowa Amosa, proroka. Ja powrócę i ja odbuduję, Pan mówi, przybytek właśnie Dawida, a nie Mojżesza. I będziemy dzisiaj rozsądzać, dlaczego właśnie Dawida, a nie Mojżesza. Żebyśmy zrozumieli. Ja uważam i wierzę, że Bóg nam w tym dopomoże. Ja chcę dzisiaj przekazać dla was important message, bardzo ważną wieść i dla swojego serca, która jest dla nas potrzebna. Bardzo potrzebna. Ja chcę powiedzieć, że o tym przybytku będziemy dzisiaj rozmawiać. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o Dawidowym skakaniu. Ja nie będę dzisiaj dla was głosił o Dawidowym klaskaniu, bo tu nie o to chodzi. Dzisiejsi ludzie i chrześcijanie, moderniści, i my ich też spotykamy, oni biorą to słowo Dziejów Apostolskich, 15 rozdział, skrzywiają go, mówią, że to jest przybytek Dawida. My dzisiaj klaskamy, my dzisiaj skakamy, my dzisiaj tańcujemy i szumuj po Biblię pod nogi, diabła pod nogi i wszystko razem. To przybytek, bracia i siostry, to jest skażone Boże Słowo.
Tam nie o to chodzi. Kiedy dzisiaj skończymy za Bożą pomocą, wy zrozumiecie, o co chodzi, tylko słuchajcie uważnie. Zrozumiecie, o co chodzi. To jest skażone Boże Słowo. Ja przyjdę, odbuduję przybytek Dawida, to nie idzie o skakanie i oklaskanie, żeby wytłumaczyć swoje nieprawidłowe postępowanie w zborze. Tu nie o to chodzi. Wybaczcie, tu nie o to chodzi. Ja mam przed wami dzisiaj świętą odwagę, aby powiedzieć to słowo. Ono jest potrzebne dla mojego kraju. Ono jest potrzebne dla mojego kraju. I ja chcę, żeby ono było głoszone i zrozumiane. Kochani, bardzo jest ciekawie, żeby udokumentować dzisiaj i pokazać przez Słowo Boże, to, o czym dzisiaj mówimy. Jak to wygląda w świetle Bożego Słowa? Nie mojego pojęcia, moje pojęcie się nie liczy. W pojęciu Bożego Słowa. I kiedy Jakub zacytował proroka Amosa, tak, to on to wziął z proroka Amosa, 9 rozdział, dokładnie co w Dziejach Apostolskich pisze. Ja chcę powiedzieć, że w czasach Saula tego nie było. W czasach Saula, słuchajcie uważnie, tego nie było. Ja chcę powiedzieć, że kiedy Dawid stał się królem i był pomazany przez Samuela, namaszczony przez Samuela, on wiedział, że coś brakuje. Bracia i siostry, którzy znacie Biblię, wy wiecie, że ja mam rację, jak ja to mówię. To jest wszystko oparte tam. On wiedział, że coś brakuje. Dawid był, po angielsku słowo się mówi, sensitive. On był czujny i delikatny na prowadzenie Ducha Świętego. Czego dla Saula brakowało. Dawid był czuły na głos Ducha Świętego i na prowadzenie Boże. Chcę zaznaczyć, że w Starym Testamencie Duch Boży i Duch Święty występował i on używał proroków, on używał poszczególnych ludzi, mówił o przyszłości, nastawiał państwo i tak dalej, tak dalej. No w Nowym Testamencie Duch Święty ma głębszą pracę. On odradza nas do wiecznego życia. Chwała Bogu. W Starym Testamencie Nowonarodzenia nie było. Nowonarodzenie jest sprawą Nowego Testamentu. Tak i amen. Nowe Narodzenie jest sprawą Nowego Testamentu. I Duch Święty w Nowym Testamencie odradza nas do wiecznego życia. Inaczej mówi się narodzony na nowo człowiek. To jest Słowo Boże, to potwierdza i my to widzimy. To między innymi mówiąc, tak? I kiedy my to czytamy, że Dawid był czuły do Ducha Świętego, Dawid posłał, aby przynieść skrzynię przymierza, przynieść ją do Jeruzalemu. On wiedział, że obecność Boża potrzebna jest w moim prowadzeniu narodu i w moim narodzie. Jest potrzebna obecność Boża. Kto mnie rozumie, o czym ja mówię? I kiedy skrzynia przymierza była przyniesiona, tam byli, czytaliśmy, cherubini, tam były tablice w środku i tak dalej. To było miejsce samej obecności Bożej w ten czas. Chwała Bogu naszemu. Czytajcie, wy macie tą samą Biblię, co ja mam. Jeżeli gdzieś była obecność Boża, to przy skrzyni była. Słyszycie mnie, bracia i siostry? Jeżeli była obecność Boża, przy skrzyni przymierza ona była i Dawid dobrze to rozumiał, że ona tam była, obecność Boża. Wiecie, kochani, my ludzie pełnej Ewangelii, bo ja uważam was i siebie ludźmi pełnej Ewangelii. Dlaczego? Nie połowy Ewangelii, pełnej. Dlaczego? Bo my w nią wierzymy w całej pełni. Amen? My jesteśmy ludźmi pełnej Ewangelii i my tylko wtedy jesteśmy bogaci, kiedy Boża obecność jest z nami. Alleluja! Kiedy Boża obecność z narodem Bożym, kiedy Duch Święty przechodzi się wśród swego Kościoła, wtedy naród Boży jest bogaty. Nie kiedy wiele dolarów lub marek. Lub euro. On wtedy, ja nie mówię o tym bogactwie. Ja mówię o duchowym bogactwie. My jesteśmy bogaci, kiedy obecność Boża z nami jest. I Dawid to doskonale rozumiał. On dobrze to rozumiał. Ja nie mówię o samochwalstwie. Jak się kręcą i chwal Pana, bo Pan z nami skaczą. Tam nic nie ma, tam sama pustka. Ja wiem, co to znaczy obecność Boża. Bracia, którzy chodzicie z Panem, wy wiecie, co to znaczy obecność Boża wśród narodu Bożego. Wy dobrze wiecie. A jeżeli ktoś nie wie, to postarajcie się, abyście wiedzieli, co to znaczy obecność Boża w Kościele Pańskim. Tam się żaden grzech nie ostoi. Tam jest radość, która pochodzi od Ducha Świętego, a nie od swojego ciała. Idziemy dalej. Dawid miał pałac,
Ja to wszystko dzisiaj czytałem z początku. On miał pałac, on budował sobie dom, on bardzo dobrze żył i było mu bardzo dobrze. Wszystko miał. Za wyjątkiem jednego. Brakowało obecności Bożej w stanie. Brakowało obecności Bożej w Izraelu. Brakowało obecności Bożej w jego życiu i prowadzenia Bożego. Idźcie i przyprowadźcie skrzynię przymierza. I ona musi być między nami. Ona musi być między nami. Ja nie mogę królować w waszym państwie, a obecność Boża gdzieś za granicami, daleko od mego miasta. Ja nie mogę tak prowadzić państwa. Ja nie mogę tak prowadzić zboru. Ja nie mogę tak prowadzić kościoła pańskiego, jeżeli obecności Bożej ze mną nie będzie. Będzie bardzo trudno. Mojżesz powiedział, Panie, jeżeli Twoja obecność nie pójdzie z nami, nie wyprowadzaj nas stąd. Kto pamięta, o czym ja mówię? Jest tak napisane, prawda? Ja swoimi słowami mówię, Panie, jeżeli Ty z nami nie pójdziesz, to mówił sługa Boży, który twarzą w twarz prawie rozmawiał z Bogiem, Panie, jeżeli Twoja obecność z nami nie pójdzie, nie wyprowadzaj nas, my zginiemy. Słyszycie? Kochani bracia i siostry, rodacy, jeżeli Bożej obecności nie będzie z Kościołem Pańskim, my zabłądzimy i do celu nigdy nie dojdziemy. Nam potrzebna obecność Boża w naszym zgromadzeniach. I Bóg chce, aby ona była. Bóg chce, aby ona była. Nie gdzieś tam. Dawid wiedział, że obecność Boża jest koło skrzyni przymierza. On dobrze o tym wiedział. Że Bóg tam jest. I że arka gdzieś jest i trzeba za wszelką cenę ją sprowadzić. Sama obecność Boża musi być tutaj. Dawid tak rozumie. Ona nie może być gdzieś tam, w drugim miejscu. Ona musi być tutaj. My jesteśmy bogaci, kiedy obecność Boża jest z nami w zgromadzeniu pańskim. Amen, bracia i siostry. My jesteśmy tylko wtedy bogaci. Tylko wtedy bogaci. Naszym celem dzisiaj jest w tej porannej usłudze pokazać, dlaczego Bóg jest zainteresowany odbudować właśnie przybytek Dawida, a nie Mojżesza. To jest naszym celem. Dlaczego właśnie? Dlaczego? Jak ja powiedziałem, że Mojżeszowy przybytek to było coś bardzo ważnego. Tam były podzielone przedziały. Mojżesz rozumiał obecność Bożą. Wielu z nas, szczególnie starsze pokolenie, przepraszam, dobrze rozumie, co to znaczy. Co to znaczy? Co to znaczy? Boża obecność. Wy wiecie, co to znaczy. Ja przeżywam za młode pokolenie. Ja przeżywam za młode pokolenie i u was, i u nas, choć my w zborze naszym uczymy, nasza młodzież wchodzi w obecność Bożą i my się cieszymy jak rodzice, kiedy oni wchodzą w obecność Bożą. W modlitwie, w nauce my się cieszymy, kiedy oni wchodzą, że oni nie są oszukani. Tańcowaniem, podskakiwaniem oni wchodzą w obecność Bożą. A kiedy obecność Boża przychodzi, przychodzi uwielbienie w Duchu Świętym, a tego dzisiaj prawie już nie widać. Wtedy przychodzi uwielbienie w Duchu Świętym, bo prawdziwi chwalcy będą chwalić Ojca w duchu i w prawdzie. I te uwielbienie jest prawie dzisiaj całkiem wymazane. A właśnie cel nasz jest ten, żeby to uwielbienie znaleźć. To, o którym Syn Boży powiedział do Samarytanki. My to chcemy znaleźć. Żeby uwielbienie, które jest skierowane Duchem Świętym do Chrystusa, było w nas, w naszych dzieciach, w naszych zborach. My to szukamy. Żeby nas diabeł nie oszukał dzisiaj. I to bardzo jest ważne. Jak ja wczoraj wspomniałem, że nasi starsi bracia i siostry wiele przeżyli, prześladowanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I obecność Boża trzymała ich wiele, wiele, wiele lat. Józef, gdy był sprzedany do Egiptu, Pan był z nim. Kiedy Józef był posłany do więzienia, Pan był z nim. I Dawid rozumiał to bardzo dobrze. Dawid doskonale rozumiał, co to jest obecność Boża. My czytamy, że Dawid tańcował i skakał i klaskał. Na to była przyczyna. Ja to doskonale rozumiem. I nie neguję i nie odrzucam tego Bożego Słowa. Tak było, bo tak, ale na to była przyczyna. I jego żona nie rozumiała i też go skrytykowała.
Wiecie, my dzisiaj możemy mówić 100 razy. Uczymy i kazania mówimy i uczymy młodzież, nie rób tego, nie idź tam, nie mów to. Oni wiedzą, jak to zrobić wszystko jedno. Za plecami pastora i mamy, i oni sobie dadzą radę bez nas. Jak chcą do czegoś dopiąć, oni do tego dopną. Oni do tego dopną. Wiecie, wystarczy, żeby tylko ktoś wprowadził młodych ludzi w obecność Bożą. I więcej my nic nie musimy robić. Nie musisz za bardzo uczyć, nie musisz przeżywać, wprowadzić ich w obecność Bożą. I w paru sekundach zmienia się całe życie. Kto to przeżył w swoim życiu? Niedużo, ale przeżyli. Jeżeli wchodzimy w obecność Bożą, zmienia się wszystko. Zmienia się wszystko, bo wchodzimy w obecność Bożą. I to może być za parę sekund. Wszystko się zmienia. Obecność Boża zmienia wszystko. Ja niedawno byłem z bratem Labockim w mieście Minneapolis, stan Minnesota. Tam pastor John jest pastorem, nasz przyjaciel dobry. I zaprosił nas, aby przyjechać tam. Oni mieli taki kemp 3-dniowy. I młodzieży mają dosyć zboże, dużo. Miasto Minneapolis jest duże. I wiecie, pan swoją obecnością tak zmienił młodzież, że on zadzwonił: mój bracia, przyjeżdżajcie, bo u nas się pali ogień. My pojechaliśmy na ten kemp. I młodzież uczyliśmy dalej. I na tym kempie, gdzie oni byli, jeszcze był jeden brat z Kijowa, przyjechał przed nami jeden dzień. Ja się z nim poznałem. I na tym kempie Pan prawie wszystkich młodych pochrzcił Duchem Świętym. To jak my przyjechaliśmy do tego zboru, to tam grała duchowa orkiestra, jeżeli mogę tak powiedzieć. I na nabożeństwie pastor powiedział: młodzież, oni śpiewali, chór młodzieżowy śpiewał, powiedział: młodzież, pomódźcie się z naszym zborem do Boga. Jak oni podnieśli modlitwę, to ja bym chciał tam zostać do przyjścia Pańskiego. Myśmy stali na świętym miejscu. Jak ci młodzi bracia i siostry chwalili Pana, jak Duch Święty uwielbiał Jezusa Chrystusa przez te młode serca, a rodzice płakali z radości. Ojcowie i matki, dziadkowie płakali z radości, że ich dzieci chwalą Boga i Duch Święty ich używa. Bracia, siostry, za pieniądze tego nigdzie nie kupisz, ani biblijna szkoła cię tego nie nauczy. Za żadną cenę. To się szuka na kolanach z zamkniętymi drzwiami lub na modlitwie w zborze. I przeżyliśmy cudowny czas tam. Niedawno mi brat opowiadał, mój misjonarz, jak był w Południowej Ameryce, mówi, że kiedy ja głosiłem Słowo Boże, i Bóg dał swoje specjalne namaszczenie, ludzi było bardzo dużo. Bardzo dużo. I po nabożeństwie rano z pastorem przyszliśmy pod zbór, a tam pod ławką porwane papierosy, porwane karty, a Boże błogosławieństwo było silne. On mówi: bracia, ja o kartach nic nie mówiłem. Ja o papierosach nic nie mówiłem. Ja głosiłem Boże Słowo. Ale gdy przychodzi Duch Święty na ludzi, to On nie tylko serce czyści, ale i kieszenie. Wszystko wyczyścił. Leżało porwane wszystko. Wyczyszczone. On odradza nas do wiecznego życia. Halleluja. I dzieci Boże są wolne od tego. One są wolne od tych rzeczy. I to jest cudowne. I Duch Święty dotyka i wtedy oni stają się radosnymi, zbawionymi. Główny cel w usłudze naszej jest to, aby wprowadzić siebie samych i nas w obecność Bożą, bracia. W obecność Bożą, siostry. I wy ją możecie dzisiaj znaleźć nie dlatego, że tutaj my, ale ty masz pełne prawo wejść w obecność Bożą. Znajdź siebie przed obliczem Bożym. Zobacz, gdzie źle zrobiłeś. Zobacz, gdzie przestąpiłeś czy postąpiłaś. Wyznaj to. Dostąp przymierza, pojednania z Bogiem i możesz znaleźć obecność Bożą. Dlaczego idziemy dalej? Bóg ustanawia dzisiaj przybytek Dawida. W mojżeszowym przybytku były przegrody, jak ja wspomniałem. I tam raz na rok wchodził kapłan, ja nie będę to powtarzał, wy już o tym wiecie, on wchodził tam kapłan i on musiał być w strachu Bożym, wszystko musiało być ubrane i odpowiednio, jak coś było nie tak, to go za sznurek wyciągali stamtąd. Ja skracam się. To była bardzo poważna służba. Tam dostęp tylko mógł mieć kapłan. W Dawidowym przybytku jest inaczej.
Dawidowy przybytek nie ma sekcji podzielonej. Słuchajcie uważnie. W Dawidowym przybytku jest tylko jedno pomieszczenie i w nim stoi skrzynia przymierza. I Dawid postawił tę skrzynię przymierza, aby obecność Boża była tam. Dlaczego? Dlatego, żeby wszyscy ludzie mieli tam dostęp. Ja przeczytałem to. On zwołał Izrael i do Dawidowego przybytku wszyscy ludzie mieli dostęp. Alleluja! Rozumiecie teraz, o co chodzi? Ale to jeszcze nie koniec. W Dawidowym przybytku każdy człowiek ma dostęp do obecności Bożej. W Mojżeszowym nie było tak. Chwała Bogu, bracia! Kiedy chrześcijańscy faryzeuszowie, jeżeli tak mogę powiedzieć, w Dziejach Apostolskich, zaatakowali Piotra, on powiedział: bracia, ja nie poszedłem tam sam. Tu idzie myśl ta sama o przybytku Dawida. Trzymajcie wątek. Bracia, ja nie poszedłem tam sam. Oni patrzyli z punktu widzenia przybytku Mojżeszowego, a Piotr mówi: bracia, ja sam nie poszedłem. Już zaczynał się budować przybytek Dawida, żeby wszyscy ludzie mieli dostęp do obecności Bożej. Słyszycie? Amen. I w czasie sprzeczki i sporów Duch Święty objawia Jakubowi, jak ja powiedziałem, i on staje i mówi. I co się w tym miejscu odkrywa? A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano: potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, odbuduję jego ruiny i poddźwignę go, Dawida, nie Mojżesza, aby wszyscy ludzie mieli dostęp do obecności Bożej. Aby pozostali ludzie szukali Pana. Słyszycie? Ja wam cytuję Słowo Boże. To nie jest moje pojęcie. To jest Biblia, to jest Nowy Testament. Aby wszyscy ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wzywano zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. To jest przybytek Dawida. Alleluja! To się tu odkrywa. Widzicie, bracia? Co się spełnia tutaj? I co jest otwarte? Przybytek Dawida otwarty dla narodów do obecności Bożej. Otwarty do społeczności z Bogiem. Otwarty do obecności Syna Bożego. Otwarty do zbawienia. Ty możesz przyjść bez kapłana człowieka. Dzisiaj do Boga masz swobodne wejście, bo Syn Boży powiedział: ja powrócę i ja odbuduję przybytek Dawida. Alleluja! Aby dostęp do obecności Bożej miały wszystkie narody i dzisiaj one to mają. Chwała Bogu. Wszystkie narody mają dostęp do obecności Bożej dzisiaj. I chcą powiedzieć co? I my mamy również. Chwała Bogu. My mamy dostęp do obecności Bożej. Bracia, siostry, jeżeli Bóg odbudowywałby mojżeszowy przybytek, nam z wami nie było co dzisiaj szukać dzisiaj tutaj. Czy rozumiecie, o czym mówię? Powiedzcie amen. Jeżeli przybytek Mojżesza byłby odbudowywany dzisiaj, to nam z wami nie ma co tu szukać. Absolutnie nie mamy co tu robić dzisiaj. Ale ja dziękuję Panu Jezusowi, że On wrócił, aby odbudować przybytek Dawida, aby wszystkie narody miały dostęp. Tu o to chodzi, a nie o Dawida tańcowanie. Tu nie chodzi o Dawida klaskanie, tu chodzi zupełnie o coś innego. To słowo dzisiaj jest wykręcone wśród wielu, wielu chrześcijan, którzy zbili się z drogi i uczą ludzi nieprawidłowo i za to ktoś będzie odpowiadać. Że ludzie nie znaleźli prawdy i drogi prawdy. Nie zapominajcie tego. Nie zapominajcie. I chwała Bogu, że On odbudowuje przybytek Dawida dzisiaj, a nie Mojżesza. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie, że to odbuduje dzisiaj przybytek Dawida, a nie Mojżesza. Łaska otwarta dla wszystkich. O to idzie sprawa tutaj. O tym idzie myśl sama główna. O tym idzie cała rzecz. Różnica między sercem Saula a Dawida? Wielka. Wielka. Ja podkreślam bardzo ważne myśli. I proszę was, uważajcie, słuchajcie i słuchajcie Boże Słowo. Różnica była ta, że Saul królował 40 lat i co mi z tego, gdzie tam skrzynia przymierza, aby mi było dobrze. To jest serce Dawida. Co mnie tam obchodzi ze skrzynia przymierza, aby dla mnie było dobrze? Saula, przepraszam. Serce Saula. Co mi z tego, dziękuję bracia, że gdzieś tam skrzynia przymierza, Saul mówi, aby dla mnie było dobrze. I gdy my przeczytamy, tak było. I tak było. Ale kiedy Dawid zaczął królować i był pomazany na króla,
Wszystko jest dobrze, ale coś brakuje. Tu jest różnica między sercem Saula a Dawida. Wszystko jest dobrze, ale czegoś brakuje. Brakuje tego najważniejszego. Obecność Boża nie jest z nami. Przyprowadźcie skrzynię pańską, bo nam potrzebna obecność Bożej, jej brakuje. I on wiedział, żeby prowadzić naród jest bardzo trudno. Kierować ludźmi jest bardzo trudno. Ale kiedy przyprowadzisz ludzi w obecność Bożą, bardzo łatwo nimi kierować. Rozumiecie, bracia, o co chodzi? Bardzo łatwo wtedy nimi kierować. Ktoś mi kiedyś powiedział, już dawno, dawno, takie przysłowie, ono jest nieładne, ale z ludźmi jest tak trudno pracować. Mówi ten człowiek kiedyś do mnie po ukraińsku, że lekše pasty svinej jak ludej. To znaczy, lżej paść świnie jak ludzi. Takie grube słowo, nie? Powiedział. Może u nas za grube, ale z ludźmi jest ciężko pracować, bracia. No jeżeli wprowadzimy ich w obecność Bożą, ich samych siebie, letko jest prowadzić. I Dawid to zrozumiał. Wszystko, Panie, jest. I dałeś mi królestwo, posadziłeś mnie na tronie, ale coś brakuje. Brakuje Twojej obecności. On wiedział, że ja narodem nie dam rady kierować. Ja potrzebuję Twojej obecności. Jeżeli Twoja obecność będzie z nami, wszystko będzie ok. Wszystko będzie w porządku. W nasze dni ostatnie bywają i objawienia, bywają i proroctwa i my się boimy i dajemy wiele pytań. I nawet gdy objawienie Ducha Świętego jest prawdziwe, to tak samo my się zastanawiamy, co to takiego i tak dalej, pytamy. I staramy się to wszystko rozebrać. Ja chcę powiedzieć, wy wiecie, dlaczego dużo dzisiaj jest nieprawdziwych objawień lub nieprawdziwych proroc, a prawdziwe powinny być w Nowym Testamencie? Objawienia Boże powinny być z Boże? Ja się obracam nieraz w takich sferach, że ja mogę powiedzieć chwała Bogu. Nie zawsze, ale bardzo często. Ale żeby ich nie było, tych nieprawdziwych, żeby ich nie było, to atmosfera zboru powinna być podniesiona tak wysoko, żeby dla fałszu nie było miejsca. Alleluja! Atmosfera zboru musi być tak podniesiona, żeby dla nieprawdziwego nie było miejsca. I za tym idzie druga myśl. Zbór Twój, w którym jesteś, duchowo nigdy nie będzie stał wyżej, jak Twój pastor stoi. Słyszycie? Na ile stoi pastor wysoko, na tyle będzie zbór stał wysoko. Dlatego, słudzy Boży, niestety, ale musimy być często za zamkniętymi drzwiami na osobności z Bogiem. Taka jest nasza praca. Żeby prowadzić lud Boży, nam potrzebna jest obecność Boża w zgromadzeniach naszych. Prowadzenie Świętego Ducha w zgromadzeniach naszych. Ja mówię świętego, nie swojego. Ciekawa rzecz, wiecie, kiedy popatrzysz na pijaków, a tutaj ich niemało zauważam w swoim kraju, ciekawe jest, że butelkę postawił, kody butelki wszyscy się godzą. Tam się prawie się nie spiera, za butelka ich godzi. A u nas, chrześcijan, jakoś tak trudno. Oni za butelką się godzą, a my koło Ewangelii nie możemy często. Ten tak, a ten tak, ten tak, a ten tak. Wy wiecie, co ja mówię. Wiecie dlaczego? Dlatego, że oni za tą butelką są na jednym poziomie wszyscy. A u nas, chrześcijan, jest różny wzrost duchowy. Ja to rozumiem. Jest różny wzrost duchowy. I problem jest z tym, że każdy chce pokazać, że ja mam rację. Że ja mam rację. I często my możemy się pomylić, bardzo często. Brat czy siostra mogą stać wyżej od nas duchowo, czym my. Ale dla nas oni wyglądają jak fanatycy, jakieś odstali, jacyś troszkę fanatycznie patrzą. Żebyśmy mogli ich zrozumieć, trzeba dojść do ich stanu, żebyśmy mogli ich zrozumieć, o co im chodzi. Że oni naprawdę chodzą z Panem. Że nie jest tak, jak ja myślę. Kiedy my do nich, do tej samej płaszczyzny dojdziemy. Idziemy dalej, bracia i siostry. Duch Święty mówił przez Jakuba w 15 rozdziale. I kiedy Duch Święty użył Jakuba, aby on przemawiał do apostołów na ich zebraniu w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, to Duch Święty pominął przybytek Mojżesza i poszedł do przybytku Dawida. Pominął przybytek Mojżesza, poszedł do przybytku Dawida.
wprowadza w przybytek Dawida. Ten przybytek jest bez przegród. Ja powtarzam. Jest dowód w Nowym Testamencie. Kiedy Pan Jezus umierał, to zasłona świątyni się rozerwała i narody dostały przystęp do zbawienia. Wszystkie bez koloru języka, bez koloru, bez języka, bez koloru skóry, bez języka i narodowości i tak dalej. Wszyscy dostali przystęp do Boga. Alleluja. Mają dostęp do zbawienia. Pamiętajcie o tym. Dla Żydów to jest trudno zrozumieć do dzisiejszego dnia. Jak to może być? Niezbawionych mam na myśli. Oni nie mogą się z tym zgodzić. Jak to może być? Ale Pan podjął przybytek Dawida, abyśmy mieli dostęp do zbawienia dzisiaj wszyscy, nasi ojcowie, my i nasze dzieci, nasze wnuki. My mamy prawo przystępu do zbawienia i chwała Chrystusowi za to. My wszyscy z pogan. Chwała Bogu, że On powołał nas. On rozerwał tą kurtynę. I dzisiaj jest wejście dla Ciebie i wejście dla mnie, dla Twojej rodziny i dla mojej rodziny, dla każdego z nas. My nie musimy dzisiaj iść do Jeruzalemu. Nie musimy. Mamy dostęp przez to, że Pan podźwignął przybytek Dawida, aby wszystkie narody miały dostęp. I Dawid zebrał cały naród. Wziął arkę, znaczy chcę powiedzieć skrzynię przymierza. Tak? I zebrał ludzi. Zebrał naród izraelski. Bracia i siostry, dzisiaj Duch Święty zgromadza swój naród koło Jezusa Chrystusa. Koło obecności Syna Bożego. To jest center. Center Nowego Testamentu jest Syn Boży. Nie zapominajcie. Nie ksiądz, nie pastor, nie biskup, nie jakiś drugi ktoś. Centrem Nowego Testamentu jest Syn Boży i Jemu się chwała należy. Alleluja. Dzisiaj my nie jesteśmy synami Synaju, ale synami i córkami Syonu. Chwała Bogu! Synami i córkami Syonu. Wiecie, kiedy naród ten był przyprowadzony do takiej jedności, oni się radowali, jak ja powiedziałem, Dawid klaskał i tańcował tam, no była przyczyna dla tego. Choć niektóre tłumaczenia nie mówią, że on tańcował. Ja niemieckiego języka nie znam, ale zdaje się w niemieckim języku jest tam, że on się cieszył, że on się radował. Tam nie ma tańcu. Choć w hebrajskim jest, że tańcował. W greckim, przepraszam. Tak? Ale nie o tym mowa dzisiaj. On się radował. Tam była przyczyna. Wiecie, ja byłem w zborach wielu zielonoświątkowych i sam Bóg mnie zbawił w zborze zielonoświątkowym i wiele łaski Pan pokazał i widziałem wiele działania Ducha Świętego w swoim życiu i tu, i za granicą. Był czas, że tu, i za granicą i tak dalej. Wiecie, no na dzisiejszy czas wielu z nich została tylko nazwa zielonoświątkowa i serce moje płacze. Nie ma modlitwy. Nie ma przebudzenia. Nie ma działania Ducha Świętego. Tam nic zielonego nie zostało. Przebaczcie, bracia. Wybaczcie, siostry. Nikogo nie krytykuję. Ale, Boże, przebacz mi. No ja choć troszkę wiem, co to jest obecność Boża. I odwiedzając niektóre zbory, zostało tylko zielono. A obecność Boża gdzie? Ją trzeba powrócić z powrotem. Ją trzeba sprowadzić z powrotem. My bez niej nie damy rady. My bez niej nie damy. My jesteśmy ludźmi pełnej Ewangelii i obecność Boża ubogaca nas. To jest nasze bogactwo. Kiedy my czytamy za skrzynią przymierza, to my widzimy, że kiedy pierwszy raz Dawid, słuchajcie uważnie, kiedy Dawid sprowadzał skrzynię przymierza pierwszy raz i Oza się dotknął, on od razu umarł i Dawid się wystraszył. Jest tak napisane? Król się wystraszył. Człowiek dotknął i to jest mało z tego. On chciał dobrze. On chciał podtrzymać. On nie chciał zajrzeć tam. On chciał tylko przytrzymać. Od razu śmierć. Król się wystraszył. Bracia, co to znaczy? Dawid zrozumiał, gdzie stała się pomyłka. On od razu zrozumiał, gdzie pomyłka. On zobaczył, że Arka Przymierza była posłana do nich pogańskim sposobem. Słuchajcie mnie. Pogańskim sposobem. Arka, znaczy skrzynia przymierza miała być niesiona przez Lewitów. Myśmy dzisiaj czytali. Lewici mieli to nieść, oni byli wybrani do tego na wieki.
że oni mają nieść arkę, skrzynię pańską i oni mają patrzeć w jedną stronę, w jednym kierunku, jednej myśli, jednego naprawienia, jednego zrozumienia. I to nie było zrobione. I Dawid zrozumiał swoją pomyłkę. On drugi raz posłał. Poprawił to. Lewici przynieśli i Pan pobłogosławił. Nikt nie umarł. Alleluja. Za tym stoi ważna myśl. Ludzie byli, którzy ciekawili się, co w tej skrzyni. Poumierali, Pan ich pozabijał od razu. Na świętym miejscu ludzie umarli? Tak, na świętym miejscu ludzie umarli. Dlaczego? Dlaczego? Za tym idzie myśl. Oni obracali się ze świętymi rzeczami, jak ze zwykłymi. Za tym idzie myśl. My wczoraj troszkę na ten temat mówili. Ci ludzie obracali się ze świętymi rzeczami, jak ze zwykłymi. Święte musi być święte. I z świętymi rzeczami należy postępować święcie. Bracia, siostry, kaznodziejowie, przyjaciele. Ze świętymi rzeczami my musimy postępować święcie. Inaczej być nie może. Święte imię Jezus musi być używane świętymi ustami. Święty Jezus chce żyć w świętym sercu. Dzisiaj wiele młodzieży, ja nie wiem jak u nas, ale u was, ale u nas, chwała Bogu za naszą młodzież, ale od czasu do czasu się trafia. Wyznają, wszedł na komputer, on czy ona, nacisnął gdzie ten guzik, gdzie trzeba i za sekundę znalazł się w piekle. Rozumiecie, co mówię? Za sekundę znalazł się w piekle. I to piekło pociągło ją czy jego. Do tego stopnia, że diabeł cię będzie gnał do samego końca. A potem sumienie sądzi. I trzeba wyznawać. Czemuś ty tam weszła? Czemuś ty tam wszedł? Czemuś ty na ten brud patrzał? Czemu ty na ten brud patrzałaś? Płacz i łzy. Ze świętymi rzeczami trzeba postępować święcie. Tam nie twoje miejsce. Tam nie moje miejsce. Nasze miejsce w Bożym Słowie. Nasze miejsce w Chrystusie, On w nas. Ja mówię nieraz do młodych młodzi. Czy wy oglądając komputer popadliście, nikt was nie widzi i oglądacie niedobre rzeczy? Czy wy możecie napisać na ekranie, niech święci się imię twoje w ten czas? Na tym, co oglądacie? Czy jeżeli oglądasz brudny program telewizyjny, czy możesz na ekranie napisać, niech święci się imię twoje? Jest o czym rozmyślać, prawda? Jest nad czym pomyśleć. Jest nad czym pomyśleć. A potem łzy, sumienie sądzi, nie ma radości. Pan mnie może zostawił, módlcie się za mnie i wyznanie. Lepiej nie dopuścić do choroby, jak potem ją leczyć. Amen? Dzisiaj wielu ludzi chce przebudzenia. Ja to słyszę i mówię o tym. Ludzie są przebudzenie. Ale przebudzenie świecką metodą nie może przyjść. Rozumcie mnie, drodzy. Przebudzenie świeckim systemem nie może przyjść. Filistyńskim wozem ono nie może przyjechać. Przebudzenie musi iść świętą drogą. Ze świętymi rzeczami my mamy obchodzić się święcie. Na chrześcijańskich weselach dzisiaj. Wino, piwo, tańce, wy wiecie i ja wiem. Niech nas Bóg od tego zachowa. Takim sposobem Pan nie pójdzie z nami w drogę. Nigdy. Nasze drogi się rozejdą. On nas zostawi i na tym będzie koniec. On nigdy nie położy, nie da ręki swego błogosławieństwa na to. Żadnego piwa, żadnego wina, żadnego alkoholu. On nas wybrał, odłączył od tego narodu, żebyśmy byli Jego ludem. Ja wiem, co ja mówię. Ja pracowałem w Stanach między wysokimi ludźmi. I nie chcę o tym mówić. Ale wszyscy w przedsiębiorstwach trzech, w których ja pracowałem, oni wszyscy wiedzieli, że ja jestem wierzącym człowiekiem. Główny dyrektor wiedział, inżynieryjne biuro, wszyscy wiedzieli, kim jest Waldemar. I oni mnie nie ruszali. Kawę żeśmy pili, a jak oni szli z sekretarkami gdzieś tam z boku, koledzy, see you tomorrow. Zobaczymy się jutro. Ja idę do domu, na mnie czeka moja żona, moje dzieci. Chrześcijanin musi mieć odwagę i stać za tym, co jest prawidłowe. Nie wstydźcie się. Nie wstydźcie się. Ze świętymi rzeczami nasze serce i w nim jest świątynia Pańska. My musimy postępować święcie. Ja wam bajki nie opowiadam. Ja wam mówię prawdziwą Ewangelię. Ja nie chcę sam przepaść i nie chcę, żeby nikt z nas nie przepadł. Ale też nie chcę, żeby ktoś mnie w butelkę nabił i powiedział, że tak jest, bo to nie jest tak. Ja też czytam Biblię i my też coś rozumiemy. My musimy
uczy. Powiedział Paweł do Tymoteusza, niechaj twoją młodością nikt nie gardzi. Bądź przykładem wiernych w mowie, w czystości, w świętości. Tak, bracia? My mamy być przykładem we wszystkim. I dlatego świeckim sposobem przebudzenia nigdy nie będzie. I nie możemy używać świeckich metod, żeby zrobić przebudzenie Boże. Wiecie, u nas w Boże dużo ludzi, ponad 1000 ludzi się zbiera. Jeżeli my, bracia, pastorowie, dopuścili filistyński wóz, w cudzysłowie, wiecie o co chodzi, system, to by u nas dzisiaj było 5000 członków. Tylko popuść, zaraz będzie pełno ludzi. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, jak się zbawić i jak drugich zbawić. Głosić Boże Słowo bez kompromisu. Bóg jest święty i wymaga od nas świętości. Amen. I musimy tak uczyć. Tak uczyć. Wiecie, oni nieśli tą skrzynię, rzeka się roztąpiła i tak dalej. Często my spotykamy problemy w naszym życiu finansowe i problemy rodzinne, osobiste i duchowe. I zdaje się, że koniec, że już będzie koniec. Ale jak weźmiemy krok wiary, zbliżymy się do Pana, te problemy wszystkie gdzieś uciekają. I On nam pomaga. Wiecie, żadna metoda cielesna, ludzka się nie ostoi. Nigdy. Nigdy się nie ostoi. My tylko dojdziemy do sklepiska Kidona i tam przejdzie porażenie. Kto rozumie, o czym ja mówię? Sklepisko Kidona to tam, gdzie Oza został porażony. Jeżeli weźmiemy świecki system, postaramy się go prowadzić do kościoła, do zboru, odstępstwa chrześcijańskiego, dzisiejszych czasów, dojdziemy do sklepiska Kidona i przyjdzie porażka. My stracimy, my nie wygramy. My nie wygramy na długą metę. Rozumcie mnie, kochani. Ze świętymi rzeczami należy obchodzić się święcie. Ze świętymi rzeczami należy obchodzić się święcie. Ja wam chcę opowiedzieć jedną rzecz, która miała miejsce w Brazylii. W południowej Ameryce. Tam co roku jest obchodzone święto. Straszne święto. Choć w drugich krajach nie tak jest, podobnie, a nie tak. Te święto, taki karnawał jest tam przez 2 do 3 tygodni w Brazylii. Oni go obchodzą. W miesiącu lutym. I co tam się dzieje? Tam się dzieją straszne rzeczy przez te 2-3 tygodnie. Straszne rzeczy. Sam Lucyfer króluje w 2 czy 3 tygodniach w tym kraju. Co roku tam umiera 700 ludzi podczas tego karnawału. Zarżniętych, zadźganych, zamordowanych i tak dalej. Coś strasznego. Piją, hulają całą noc. W Ameryce jest takie święto tylko jeden dzień, ale nie takie straszne. Nazywa się Halloween. W Niemczech jest Fasnacht. Jest taki dzień. Ale to nie jest takie straszne, bo to tylko jedna noc. Tam maski przebierałem i tak dalej. Wszystko jedno to dla mnie wygląda jak czarownica. Wiecie? I my naszych dzieci nawet do szkoły nie puszczamy w ten dzień. Nie idźcie. To nie jest nasze. Kościotrupy i diabły, nietoperze i to wszystko, to nie jest nasze. Dzieci, nie idźcie za tym. Jeden dzień, a tam jest 3 tygodnie. Dzieją się straszne rzeczy. I na jednym karnawale w Brazylii była masa ludzi, obchodzili to diabolskie święto, pili, jedli, bawili się i szła duża grupa młodzieży. Duża grupa młodzieży szła z wielkim plakatem i ten plakat pisał tak. Chrystus był, Jego już nie ma i On nam niepotrzebny. Tak pisał wielki plakat. To są fakty. Mnie misjonarze opowiadali. Chrystus był, Jego już nie ma, On nam niepotrzebny. I Bóg popatrzał na to. I w tą samą noc wylała rzeka, kiedy wszyscy spali. Była tylko jedna rodzina w tej miejscowości wierząca, która modliła się właśnie w tą noc. I rzeka wylała na 9 metrów do góry głębokości. I wszystkich zalała podczas snu. Oprócz wierzącej rodziny, która się modliła, helikopter z dachu ich zabrał. I woda stała 3 tygodnie. Kiedy woda zeszła, to spychy, ten muł z ciałami tylko spychali, bo tam nie było już co chować. Chrystus nam niepotrzebny. Widzicie? To nie są żarty. To nie są żarty. To są poważne rzeczy. Pan nas kocha, On nas chce błogosławić. No jeżeli my pójdziemy przeciwko Niemu, my stracimy. 100% stracimy. My będziemy na stronie, która traci. Bracia, siostry, jak ja patrzę na odpadłe chrześcijaństwo dzisiaj, mnie serce boli. Ile Bóg będzie to cierpiał? Ile Bóg będzie te śmiechy cierpiał? Ile Bóg będzie te cyrki cierpiał? Ile Bóg będzie cierpiał to, co wchodzi do zborów? Ile Bóg będzie to cierpiał? Pamiętajcie, że Boża cierpliwość jest długa, ale ona też ma koniec. Ona ma koniec.
Kościół Boży, chcę powiedzieć wam też, jest jeszcze na ziemi, on jest. I jeszcze z nim jest obecność Boża, chwała Bogu za to. Jeszcze są zbory, jeszcze są bracia, jeszcze są siostry. Z nim jest obecność Pańska. Brat jeden się modlił, miał widzenie. On widział 7 aniołów, którzy trzymali 7 czasz gniewu i mieli wylać to na ziemię. Ale on także popatrzył, że miliony ludzi było, mieli ręce podniesione do góry i trzymali te ręce. To chrześcijanie, którzy się modlą i proszą Boga o miłość. My jesteśmy w niebezpiecznym czasie. Dzieci Boże się modlą i to tylko trzyma. Wierzcie mi, to tylko trzyma, żeby nie było coś gorszego. Jak dzisiaj potrzeba jest nam wejść w przybytek Dawida, który odbudował Jezus Chrystus. W obecność Bożą, jak potrzebne to jest dla nas. Zbliża się wielka bieda. Zbliża się wielka bieda. Bracia i siostry, nie zamieniajcie obecności Bożej na rzeczy, które nic nie znaczą. Nie zamieniajcie. Wielu z was nawet może nie rozumie, co ja mówię. Ja się nie dziwię. Bo wielu z was uwierzyło w taki czas, że trudno tą obecność znaleźć. Ale my, którzy my wcześniej uwierzyli, my wiemy, co ona znaczy. My wiemy, co ona znaczy. Wielu dzisiaj związanych przez rzeczy świeckie, rzeczy, które niepotrzebne i nie święcą imienia Pańskiego. Nie święcą. W Peru, strona Peru, portugalski język Peru, to znaczy indyk, gdzie misjonarzem był brat Kirycz, którego wczoraj opowiadałem dla was, który miał w tym kościele sprzątał i ta mama płakała i on chciał zobaczyć, co to jest, ten sam brat. On misjonarzem był w Peru i tam byli posłani w tą właśnie krainę dwóch misjonarzy, młodych ludzi, którzy przyjechali głosić Słowo Boże. Oni nie uczyli ich tańcować jak dzisiaj, no. Oni nie uczyli ich skakać, no. Oni im głosili Ewangelię pokuty, żeby oni przyjęli Syna Bożego. I wstali ludzie i zabili ich, obydwóch. Zabili na śmierć dwóch ludzi. I w tą samą noc Bóg poruszył górami koło Peru, gdzie było. I wielotonne kamienie zasypały miasto i nikt nie odkopywał tego. Nikt nie odkopywał. Zasypało wszystko. Bracia, mi się nogi trzęsą ze strachu. Imię Boże jest święte. I z Nim należy obchodzić się święcie. Kto mnie rozumie, powiedzcie amen. Z Nim należy obchodzić się święcie. To nie są żarty. To są poważne rzeczy. I tego Jezusa ja wam dzisiaj głoszę. Tego Jezusa bracia wam właśnie głoszą. Tą Ewangelię my dzisiaj dla was głosimy. Ja chcę powiedzieć chwała Bogu, że Bóg odnowił w Chrystusie przybytek Dawida. Że my mamy dostęp do obecności Bożej dzisiaj. Wszyscy mamy moc, prawo przyjść do tego. Przyjdźmy do tego przybytku dzisiaj, kochani bracia i siostry, gdzie jest obecność Boża dostępna dla wszystkich nas. Dla mnie i dla nas, jak powiedziałem, ona jest dostępna. Jeśli ktoś nie ma tej obecności Bożej, z tobą dzisiaj zbór się może pomodlić. Ja uważam modlitwę zboru. Ja wielu młodych par już ożeniłem. Już mi się naprawdę nie powiem, że nie chcę żenić, ale cieszę się, jak moi pastorowie ich żenią, chociaż ja odpocznę na weselu trochę. Wiecie? Co sobotę wesele, co sobotę wesele, co sobotę wesele. Wiecie? I w tym nic złego nie ma. W tym nic złego nie ma. Ale kiedy przychodzi się dla mnie ich żenić, tych młodych ludzi, i przychodzi nastawienie i słowo, to ja mówię tak, bracia i siostry, modlitwa Kościoła jest bardzo ważna na weselu. Za waszą modlitwą Bóg ich dzisiaj zapisze do swoich ksiąg jak męża i żonę. Pastor tylko czyta dla nich słowo, wkłada ręce, modli się, to jest ważne. No modlitwa wasza jest bardzo ważna. Modlitwa zboru pańskiego. Pamiętajcie, żeby zbór się modlił na weselu. I trzeba iść na wesele nie jak do cyrku albo do kina, jak na nabożeństwo. To jest nabożeństwo. Tam głosi się Boże Słowo. Tam idzie nauka. Zbór się modli. I ci młodzi ludzie mają być złączeni za pośrednictwem modlitwy zboru. Ja bardzo to szanuję i bardzo to uważam. Dlatego jeżeli straciłeś obecność Bożą, albo nawet nie wiesz, co to znaczy, poproś dzisiaj, żeby zbór się za ciebie pomodlił. Żeby Pan wprowadził się w tę obecność, żeby zrozumiał, co to znaczy. Co to znaczy obecność Boża? Najlepsze miejsce na świecie i lepszego nie ma. Być w centrum woli Bożej, w obecności Bożej. Lepszego. Ja w lepszym miejscu być nie chcę, bo Jego nie ma. Być we woli Bożej. Dzisiaj jeszcze czas łaski. Kiedy upamiętanie jest i
widoczny jest owoc upamiętania, wówczas Jezus nas oczyszcza i daje nam nowe szaty, o których ja wczoraj powiedziałem. On daje nam nowe szaty, nowe szaty. Niech my zrozumiemy to dzisiaj. Na nas leży wielka odpowiedzialność, dzieci Boże. Na nas leży wielka odpowiedzialność. Jeżeli będziecie wprowadzać to w życie w swoich zborach, będziecie mieć opozycję. A ja o niczym więcej nie mówię, tylko o obecności Bożej. I zbliżyć się, ja o tym mówię. Diabeł się, ja już kiedyś mówiłem, diabeł się nie boi, jak uwielbienie z tańcem idzie. On się śmieje z tego. Niego absolutnie to nie boli. Że tam machają flagami, tam skakają. On się z tego tylko śmieje. Ale kiedy ty idziesz w post i w modlitwę i niebo jest bliżej ciebie jak ziemia, on robi się zazdrosny i piekło się rusza. Ale nie bój się, Bóg jest z tobą. Ja mówię o ważnych rzeczach. O przybytku Dawida, o obecności Bożej, którą Syn Boży odkrył dla nas. Żebyśmy byli w obecności Bożej z Nim. Jak dobrze być w obecności Bożej. Jak dobrze. Jak dobrze być między świętym ludem, gdzie jest obecność Boża. Bracia, siostry, jakby było dobrze dzisiaj, kiedy cała Polska, nasz kraj, we wszystkich zborach byli święci ludzie i we wszystkich zborach była obecność Boża. I we wszystkich zborach podniosły się święte ręce, jak Paweł mówi do Tymoteusza. I naród krzyczał, Panie, niech się święci imię Twoje, zbaw nasz kraj. Bóg potrząsł by tym krajem. Wierzcie mi, Bóg by potrząsł tym krajem. No dla narodu Bożego dzisiaj potrzebna jest pokuta, oczyszczenie i powrót do przybytku Dawida, do obecności Bożej, żeby ona wróciła do zborów naszych. Czy wy mnie zrozumieliście dzisiaj? Ja wam powiedziałem bardzo ważne słowo dzisiaj. Nie zapomnijcie. I my będziemy teraz się modlić. Ja chciałbym dać miejsce Duchowi Świętemu i aby każdy z was mógł znaleźć siebie przed obliczem Bożym. Bracia, siostry, będziemy się modlić. Amen. Alleluja. Święte imię Boga naszego. Panie Jezu. Alleluja. Alleluja.